Cześć kochani! Cześć kochani! Dziś w poszukiwaniu przepisu na rodzinę przyjechaliśmy do zimowej stolicy Polski. Porozmawiamy z przedstawicielem jednego z najznamienitszych rodów góralskich. Stanisławem Karpielem-Bułecką. Zapraszamy! Teraz ja witam swoich gości, a nie oni mnie. Bardzo mi jest miło, bardzo miło was gościć w moim miejscu. No właśnie. Bardzo fajnie, że pytacie, o co chodzi z tym miejscem. To miejsce oczywiście, że ograne ci, co gdzieś tam mnie oglądali, to miejsce już widzieli pewnie z milion razy, ale ja mam do tego miejsca ogromny sentyment. Jest to związane z moim dzieciństwem przede wszystkim. A też znajdujemy się tu dzisiaj po to, żeby opowiedzieć o tym, jak było, jak jest i o rodzicielstwie, o rodzinie generalnie, o tym wszystkim, o korzeniach przede wszystkim. A właśnie moje korzenie wywodzą się tu w dużym stopniu z tego miejsca. Tu mieszka moja babcia, z którą mieliście dzisiaj przyjemność poznać, Zofia. Bardzo rozrywkowa. Nie mogła dzisiaj do nas z nami przyjść, ponieważ musi jeszcze pewnie obschodzić rzeczy wesela albo nie wiadomo co, jak to u niej bywa. Ale duży sentyment mam do tego miejsca nie tylko temu, że się tu wychowywałem, ale też tu nauczyłem się jeździć na nartach na tej górce. To, że wychowałeś się w górach, coś zmienia w twoim życiu. Dzisiaj żyjesz w Warszawie. Chwilowo. 10 lat, tak, rzeczywiście. Okay. Ale to, że pochodzisz z gór, czy to wpłynęło na twoje życie, też dzisiaj na twoje ojcostwo, rodzicielstwo, ogromnie, na twoją rodzinę? Myślę, że to ogromnie wpłynęło na moje życie. Wszystkim na to, co dzisiaj robię, na moje ojcostwo, na to, jak mnie wychowywano. To miejsce mnie dużo nauczyło. Przez to sobie radzę gdzie indziej. Czy to jest Warszawa, czy to jest inny zakątek Polski czy świata. To właśnie przez to miejsce, przez to, jak nas tu wychowywali, przez nasze korzenie, przez charakter, przez sposób bycia, jaki mamy, to mi dużo dało. No i też staram się, może nie tak samo, jak rodzice nas wychowywali, wychowywać swojego syna, bo to nie jest tak, nie? Przecież sami wiecie. Czerpiemy też z tego, co nauczyły nas babcie, mamy i ojcowie, ale też trzeba swojego, troszeczkę tej swojej paczki do tego dołożyć, bo to jest ważna kwestia. Dużo cię nie ma w domu. Nie, bo jeździcie nie tylko w Polsce, ale i po świecie. Koncertujecie. Czym jest dla ciebie powrót do domu, do rodziny? No, przede wszystkim nie ma nic ważniejszego i czasem na łeb, na szyję padamy, a wracamy do tego domu, żeby jak najszybciej w nim być. No, bo to jest fundament, to jest raz. Przede wszystkim wyjechanie, żeby nie widzieć się z rodziną, dla mnie to jest ciężka sprawa. Staram się oczywiście z nimi, jak gdziekolwiek gdzieś jadę na dłużej, żeby ich brać, ale nie zawsze są możliwości. I jest ciężko. Przede wszystkim teraz jeszcze jak widzę, jak syn tęskni za mną, bo jest faza tata, a wiem sam po sobie, jak to było, jak mój ojciec jeździł i koncertował i go też w domu nie było. Mama jest bohaterką naszego domu, największą i to jest bez wątpienia, w ogóle nie ma o czym mówić, myślę, że dla każdego mama to jest największa bohaterka. My jako Janosiki, a było nas czterech, bo liczymy tu z ojcem, bo jest trzech braci i ojciec, bo przecież mama miała czterech Janosików. W domu nie miała lekko, ale dawała sobie radę, podziwiam ją za to. Człowiek teraz podziwia jeszcze bardziej, jak się ma swoje, to wiadomo jak jest, ale to ona jest bez wątpienia największą bohaterką w naszym domu. Ojca tak jak mógł, no to był, ale też jeździł i koncertował, grał. Sam pamiętam, jak jeździłem z nim, jak mogłem, a jak nie mogłem, no to się tęskniło za ojcem. Zawsze ojca, jak brakowało w domu, no to tylko czekaliśmy na jego powrót, kiedy przyjedzie. No i dzisiaj mam to samo z moim synem, no widzę, co się dzieje i człowiek dobrze, że miał doświadczenie ze swojego dzieciństwa, bo wiem mniej więcej, jak to pogodzić. I jaki jest przepis, który teraz chciałbyś wdrożyć w tym swoim domu? Chyba nie ma jako takiego przepisu. To jest tak, jak zawsze mnie pytają, czy jest jakiś przepis na hit radiowy. Nie ma, jest szablon, który gdzieś tam mamy wpojony i włóczony przez rodziców. Ale mi się wydaje, jestem pewny tego, że najważniejsze jest to, żeby o rodzinę dbać. Jak najbardziej możemy i jak najwięcej. Co najbardziej chciałbyś przekazać swojemu synowi? Jakie wartości? Wartości przede wszystkim to, o czym mówimy dzisiaj, że rodzina jest najważniejsza. To jest fundament, jakby źle nie było i co by się źle nie działo, to zawsze ta rodzina, jak jest u boku,
to człowiekowi jest łatwiej, nie tylko psychicznie, ale czasami fizycznie, bo przecież i pomagają. Oczywiście dziś człowiek biega za karierą, za tym, żeby jak najwięcej iść do przodu, jak najwięcej zarabiać i oczywiście się spełniać w tym, co się kocha robić. To jest super, ale żeby się też tym nie zatracić. Pochodzicie właśnie z takiej bardzo umuzykalnionej rodziny. Jeszcze tak, w dodatku górale. No górale teraz... śpiewający, tańczący. I teraz pytanie, no właśnie, jak to u was na co dzień wygląda? Czy właśnie każdy przez... właśnie teraz o to pyta, przepraszam, że ci przerwę. Każdy pewnie u was jest tak, że siadacie do wigilijnego stołu, śpiewacie wszyscy kolędy. Nie, wiecie jak jest? Nie ma tego w ogóle. Nie przypominam sobie jako dzieciak, żebym ja śpiewał kolędy z rodzicami przy stole. Nie ma czegoś tego. U nas w rodzinie oczywiście zawsze w stroju ludowym ojciec był ubrany. Mnie raczej byliśmy w strojach casualowych, eleganccy, ale zawsze po oczywiście Wigilii najważniejsza była ta pasterka, czyli u nas tradycyjna góralska, która jest rzeczywiście wyjątkowa. Zresztą to jest tak, wiecie jak jest, to jest tak, jak sobie nie wyobrażają kolęd bez górali, bo czasami tak rzeczywiście jest. Bo myślę, że to wynika z tego, że my jesteśmy bliżej Boga, bo w górach mieszkamy, ale ta pasterka, do której wracam, ona jest na tyle charakterystyczna, to góralska w starym kościółku naszym, na nią zawsze czekamy. To jest taka tradycja, zawsze tata na tej pasterce gra, na chórze rzuca oczywiście owsem, składa życzenia. Tak można pomyśleć, tak jak mówiłeś o tym, że górale, no to... Chodzą po górach. To chodzą po górach. No i właśnie jest pytanie o te góry, bo... Z tym jest takie... kiepsko, słuchajcie, to jest tak, jakbyś spytał warszawiaka, czy był na Pałacu Kultury. No to rzadko, który był. Ja na Giewoncie też nie byłem, przyznam się. Bo jesteś narciarzem. Tak. Ale wracając właśnie, jeśli chodzi o narty, ja kocham chodzić po górach i tylko i wyłącznie wtedy chodzę po górach, jak jest zima i śnieg. Chodzę na skiturach w lecie, przyznam się bez bicia, nie lubię chodzić po górach. I to nie jest związane z tłumami ludzi. Nie lubię po prostu chodzić po górach. Bo chciałem zapytać, czy syna zabierzesz w góry, czy w ten sposób... I to jest właśnie fajnie, że pytasz o to, bo to jest właśnie taka iskra do tego, żebym ja, nielubiący, chociaż ja dużo chodziłem po górach z babcią, z rodzicami, jak byłem mały, bardzo dużo i pamiętam to jak dziś, żeby właśnie wziąć syna swojego i pochodzić z nim po górach, no bo przecież muszę mu pokazać miejsca, w których nie był. Ja oczywiście z nim miałem przyjemność, jak już miał 2 miesiące, być na Kasprowym na nartach w wózku. Spał zawsze w górach super, czyli powietrze góralskie mu sprzyja. Niesamowite, że dzieci dają właśnie taką motywację też do odkrywania świata. One się tak ciekawią światem. Oczywiście i trzeba jeszcze na każde pytanie znać odpowiedź, a pytania są różne, jak wiecie. I czasem człowiek już nawet nie ma w głowie, żeby wymyśleć jakieś odpowiedzi, nawet żeby skłamać, bo to czasem się scyzoryk w kieszeni otwiera, jakie są pytania. My jesteśmy z naszym trzylatkiem na etapie dziś i jutro. Myślisz często o jutrze, o tym, co będzie jutro, czy żyjesz chwilą? Z młodym trzeba myśleć o tym, co będzie jutro, bo z młodym jest tak, że ja zawsze myślimy, tak jak moja Hania, czy on się rano ubierze na przykład, ponieważ on rano na przykład ma fantazję, że on nie chce się ubierać, nie ubiera się do przedszkola. Czy niejednokrotnie szliśmy w samych majtkach do przedszkola i w sandałach, ale to było w lecie oczywiście. W zimie jest gorzej. Także to się myśli o tym przodzie. Ja staram się nie wyprzedzać za bardzo w przód. Są rzeczy takie, które trzeba wyprzedzać. Czy to ważne dla ciebie, żeby twój syn też miał świadomość tego, skąd pochodzicie? Jasne, bardzo ważne. I tak jak żeśmy tu wcześniej mówili, musimy to pielęgnować i tą wiedzę przekazywać, a później trzeba to tylko pielęgnować coraz bardziej i gdzieś przede wszystkim nakierować go w stronę, nie na siłę, w którą będzie chciał iść, bo on i tak sam wybierze, ale trzeba trochę tego kopa dać, bo tak jak ja dzisiaj nie gram na skrzypcach, a przecież mógłbym grać, bo przecież tata gra i mógł mnie uczyć, ale jakoś nigdy nas nie pchał do tego na siłę. Zawsze jakby patrzyli na tą stronę, w którą chcemy iść. Też ja bym uparty, jak osioł do tej pory jestem. I tego dzisiaj trochę żałuję, ale no wiedziałem wtedy, co chcę i że chcę iść w sport. No teraz jest muzyka, ale został śpiew po ojcu i to są takie rzeczy, które, tak jak mówimy, przechodzą w genach i tego sobie nie kupimy, tego się nie nauczymy. To możemy tylko wyssać z mlekiem matki. Jak twoim zdaniem wygląda rola ojca w rodzinie? Rola ojca w rodzinie jest bardzo ważna i dziecko oczywiście są oczywiście możliwości, a nieraz nie ma, no bo nieraz dzieci nie mają ojca, bo na odwrót mamy. Ale jest to ważne, żeby miało ojca i matkę, bo wtedy wydaje mi się najlepiej się rozwija dziecko. To nie jest tak, że się źle rozwinie z mamą czy z tatą, to nie jest tak, ale musi być ta męska ręka przy dziecku. I ja to teraz też widzę najwięcej, bo mam syna. Wiadomo, że jesteśmy niejednokrotnie żywicielami, rodziny nas nie ma,
ale staramy się, żeby być jak najczęściej, jak najdłużej, żeby to dziecko, zwłaszcza na etapie rozwoju tego początkowego, gdzie on do któregoś tam roku życia najwięcej wchłania i musi mieć tego ojca, no bo nie może być tak, żeby się wychowywał bez, no chyba, że nie ma takiej możliwości, bo różne są sytuacje w życiu. Przede wszystkim trzeba spędzać też z czasu, żeby dziecko spędzało samo czas z ojcem. Niekoniecznie z dwojgiem rodziców, osobno, bo zazwyczaj jest więcej z mamą, ta więź jest bardzo mocna, nie ma się co oszukiwać, tak mocna z ojcem nigdy nie będzie. To dziecko było pod sercem matki w brzuchu i co by się nie działo, to i tak ta więź jest, ja widzę po moim Stasiu, zawsze ta mama, jak się coś dzieje, pomimo tego, że mi ufa, jak się coś dzieje, gdzieś się uderzy czy coś, to zawsze pierwsze słowo nie jest tata, tylko jest mama, wiadomo, nie? Chociaż jej nie ma przy boku. Tata się musi nastarać, żeby te ale tata się musi, zbudować. Tak, musi się nastarać, ale też by musiał mieć rzeczywiście, być z nim bardzo, no, cały czas de facto, no. Ale nawet jakby był cały czas, to i tak to nie będzie nigdy taka więź jak z mamą, a tak jak powiedziałaś, musimy się rzeczywiście nastarać tam dużo. Ale dlatego nam też jest myślę, łatwiej zrobić nie takie tyle rzeczy. Ilość, co jakość tego czasu jest ważna, nie? Najważniejsza jest jakość. To bardzo dobrze powiedziałaś. Czasem wstyd mi mówić, bo jak to moja Hania oglądnie, ale rzeczywiście jest tak, żeby, bo sam niejednokrotnie człowiek jest zmęczony, no to w dzisiejszych czasach podrzuci temu dziecku najgorsze, co może być, czyli telefon, bo bajka. No nie oczywiście nie uciekniemy od tego, tak jest dzisiaj, ale tak jak mówisz o tym czasie, że rzeczywiście czasami tak robiłem, jak byłem zmęczony, a człowiek się wrócił nad ranem, a został z synem, to się dawało, żeby tylko, chociaż się było z nim godzinę czy dwie, to się udawało ten telefon. A wtedy właśnie trzeba spędzić z nim tą, tak jak powiedziałem, żeby była jakość, a nie ilość, bo nie liczy się ilość czasu, gdzie będziemy leżeć i patrzeć w telewizor, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby gdzieś z nim pójść, żeby coś wymyśleć, pograć w piłę. Mój akurat skacze, to idziemy na batuty. Ja chciałem zapytać o różnicę przed tym, jak syna nie było, a teraz jest z wami, jest nie w swoim życiu. Bardzo dobrze też, że o to pytasz, bo nie chcieliśmy robić diametralnej zmiany nas i naszych jakby zachowań, przyzwyczajeń. Oczywiście z niektórych musisz zrezygnować, bo to nie ma siły ludzkiej, ale też nie staramy się być rodzicami, którym się urodził syn i nagle trzymają go zamknięty i chodzą ku niego jak ko jajko. Jak się to mówi przysłowiowo. Oczywiście trzeba uważać, ale też nie ma co za bardzo sobie swoich rzeczy, jakby swojego życia takiego, którego jakby się już uporządkowało przed tym, zanim się zostało rodzicami, żeby diametralnie nie zmieniać. Ale nie staram się jakby siebie zmieniać po to, żeby jego wychować dobrze. Ja jestem taki, jaki jestem i chcę, żeby on też wiedział, że ja, no, że tatuś jest, jaki jest. No, jak jedziemy skakać na batuty, to nie ma. Jak wiem oczywiście, że są możliwości i wiem, że da radę, to idziemy na największą od razu, no co się będziemy zastanawiać. Od razu idziemy, on jest wtedy najbardziej, jak to się mówi slangiem młodzieżowym, zajarany i tak jest, ale oczywiście mam z tyłu głowy myślę, żeby to było przemyślane. Jeszcze mamy psa do tego, bo dobraliśmy psa, bo my jesteśmy, kochamy zwierzęta, kochamy psy, a chcieliśmy też, żeby nasz syn się wychowywał z psem, bo myśmy się zawsze wychowywali ze zwierzętami. Też chcieliśmy syna naszego wychowywać, bo zawsze twierdzimy, że ktoś ma... Jaki ma szacunek do zwierząt, taki ma do ludzi i tak jest. I też mamy tego pieska jeszcze, który był szczenięciem, czyli zachowanie dwóch malutkich dzieci. To już mówimy, dobrze, że nie mamy drugiego na razie, bo to byłby taki dym, że to się mówi. Moja Hania zawsze mówi, a widzisz, to jest właśnie tak, jakbyśmy mieli dwójkę dzieci. Bo ten mały pies, niby pies, no, ale mały też, już łeb we wiadrze, ten leci do niego go kopać, no bo to wiadomo, dzieci małe, ale się super razem wychowują i no jestem teraz najlepszymi przyjaciółmi, śpią razem, to jest w ogóle piękne. Dziękujemy Staszku bardzo za zaproszenie. To była przyjemność móc porozmawiać z Tobą i posłuchać o tych góralskich korzeniach, nie mówiąc już o tym, w jakim urokliwym miejscu. Myśleliście, że więcej dowiecie się o tych góralach, a dokładnie. Tu się, to jest wszystko to samo co u Was. Bardzo tu się nic nie zmienia. U nas macie zawsze jak u Pana Boga za piecem, także jak będziecie tylko w Zakopanem, przyjeżdżać i dzwonić. Bardzo nierzadko bywam, na szczęście, ale wiecie jak jest. Nie, bardzo dziękujemy. Oczywiście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzięki. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od tego, czy mieszkacie w Gdańsku, w Warszawie czy w Zakopanem, warto dbać o relacje rodzinne. Ale fajnie mieć góralskie korzenie. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie lajki, komentujcie, pamiętajcie o hashtagu Nierozerwalni. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Tak.